wszystkim, witam was na kanale Team Roślina. Stwierdziłam, że nagram vloga, bo troszeczkę czasu vlogów nie było. Mamy czwartek. Jestem po lekcjach, ale jest to mało istotne. Dzisiejszy vlog jest, że tak powiem, o PVZ przygodzie, która wygrała głosowanie, które się odbywało w zeszły weekend. Wygrała PVZ przygoda. No i PVZ sezon 7. Już sezon 7 jest, że tak powiem, przygotowany. Tylko czekamy na zakończenie sezonu 5 i 6, co jeszcze potrwa. W tym roku chyba się to nie stanie, nie dam po prostu rady. Zwłaszcza nie nadrobiłbym tego w grudniu, gdyż grudzień jest to bardzo obłożony miesiąc, gdyż w grudniu mamy pożegnanie zielonej przygody, rozpoczęcie sezonu 3. Coś świątecznego by się przydało, wypadałoby zrobić, więc to pewnie będą jakieś 2 odcinki specjalne. No i reszta to pewnie PVZ sezon 5, ewentualnie początek 6. Jakieś vlogi Plant vs. Zombies 2 i Monkey City. Może road trip, może PVZ road trip. Na pewno z tej serii chciałbym nakręcić ponad 100 odcinków, co już jest planowane. Natomiast dzisiaj pogadamy o PVZ przygodzie. Seria ma to być trochę takim jakby bratem serii PVZ, tej przygodowej, która aktualnie jest na etapie sezonu 5, czyli mniej więcej już ponad połowę swojego istnienia ma za sobą. Natomiast PVZ przygoda będzie serią trudną i na pewno niełatwą w nagrywaniu. W montażu będzie już prościej niż z PVZ-em, tym aktualnym. I spokojnie, to nie będzie tak, że to wszystko teraz będzie w najgorszej jakości, czy coś w tym stylu. Muszę wam tylko powiedzieć, nie będzie już wrogów typu montaż. Nieustraszony, czaszkowy czarownik, czy jakieś inne dziwne rzeczy z zielonej przygody, którą żegnamy. Przypomnę od razu, że macie już bardzo mało czasu na obejrzenie odcinków, których nie obejrzeliście, albo po prostu dla przypomnienia. Ale tak, dlaczego będzie mniej montażu? To jest sprawa dosyć prosta, jednak nieprosta w realizacji. Ja już przystąpiłem do realizacji PVZ przygody w pewnym sensie, nie tą drogą. To znaczy, tam też bym doszedł do domu, ale tą wolę iść. Jest jakaś taka fajniejsza. Słuchajcie, seria jest realizowana już od wyniku głosowania. Jest fabuła taka konceptowa. Widzieliście zresztą wczoraj filmik koncepcji, jakby zachowywali się nowi wrogowie roślin, a w zasadzie starzy wrogowie roślin, w zasadzie ci wrogowie właściwi, czyli zombie. Mamy na razie 3 zombiaków. Wiem, wstyd, ale będziemy to nadrabiać. Będę to nadrabiać. I są planowane kolejne zakupy właśnie zombiaków, nie roślin. Roślin też, ale na razie nie. I teraz tak. Na czym będzie mniej więcej polegać fabuła PVZ przygody? Fabuła jest zawiła i nieprosta. Sezon pierwszy będzie liczyć sobie być może nawet i z 50 odcinków. Dlatego sezon pierwszy będzie... Sezony będą długie. Nie oczekujcie, że każdy sezon będzie mieć po 4 lub 10 odcinków, jak to się teraz odbywa przy innej serii bardzo bliskiej. Rozważam połączenie PVZ przygody, ale najprawdopodobniej nie dojdzie do tego, gdyż chciałbym sezon 7 zakończyć dramatem, żeby już nie doszło do sezonu 8, żeby zablokować możliwość, chociaż po prostu nie dam już tej, więc przedłużyliście
sezon siódmy. Natomiast to jest ostatni sezon. To wam gwarantuję. Już nie oczekujcie ode mnie ósmego. Będziemy... Komplikacje jednak w fabule pojawiają się, kiedy przychodzi czas na robienie, że tak powiem, całego sensu, dlaczego rośliny walczą z zombie. No walczą właśnie, walczą z powodu odzyskania pewnych przedmiotów. Jest to nawiązanie do Plants vs. Zombies Adventures, bo tam też walczyliśmy o różne przedmioty, ale i w Plants vs. Zombies 2, i w Plants vs. Zombies 1, więc chyba w całym Plants vs. Zombies. Natomiast będą to rzeczy typu butelka z wodą. Tu moje butelki dwulitrówki mi posłużą. To nie jest problem. Problem jednak pojawia się, gdy jest mowa o tym, w jakim przedziale odcinkowym ma się na przykład pojawić pudełko, które nie jest Dave'a. I tu ten sam szalony Dave jest problemem, bo on się ma pojawić, gdyż nie widziałbym innego sensu. Już nie będę tu kombinować z prehistorią, epoką lodowcową, zaginionym lasem i jakimiś innymi czasowymi miejscami. Szalony Dave jest problemem, bo nie chcę sobie komplikować życia i robić go zmontowanego, gdyż taki koncept powstał. Jest na moim Discordzie, jednak nie mogę tego porównać do szalonego Dave'a, bo wyszło to po prostu źle. Będzie trzeba kombinować ze zrobieniem tego Dave'a w wersji prawdziwej, w wersji pluszowej. To dlatego ta seria nie powstanie wcześniej niż w lutym, w sensie pierwsze odcinki. Bo jest wiele komplikacji, zresztą. Ale musicie być uświadomieni, że seria powstaje i nie martwcie się, zostanie kiedyś zrealizowana. Jest rozważony scenariusz, że PVZ Road Trip, to znaczy powiem tak, które, co jest dla mnie ważniejsze, czy Plants vs. Zombies Road Trip, czy Plants vs. Zombies Przygoda, PVZ Przygoda. Road Trip jest ważniejszy, muszę przyznać. Gdyż i tak fajnie się nagrywa te roślinki. Montaż jest to już ta mniej przyjemna część, ale nadal jakoś ją znoszę. Zresztą z ósmą klasą na razie mój kanał radzi sobie bardzo dobrze. Utrzymujemy codzienne filmy. Rzadko kiedy się zdarza, że filmu nie ma. A jak po prostu nie zdążę, no to po prostu wlepiam shorta. No i w sumie film jest, nie? Więc jakoś to idzie. Trzymajmy się tego, że kanał idzie w górę, pnie się po 200 subskrypcji. Są te shorty, idą w górę mocno. Dzisiaj akurat shorta nie nagrywam. No ale słuchajcie. Dlaczego road trip jest ważniejszy? Gdyż ja widzę potencjał w road tripie, żeby zrobić z niego naprawdę kosmicznej ilości wyświetleń, gdyż chciałbym być jedną z pierwszych osób, które będą wrzucać rozgrywkę z road tripu. Dlatego jak tylko się road trip pojawi, to chciałbym tego samego dnia już wrzucić pierwszy odcinek z nazwą oficjalną, czyli nie będzie to PVZ Road Trip hashtag 1 i nie wiem, tam rozpoczynamy powrót do przeszłości na przykład. Nie, to już będzie coś na zasadzie Let's Play Plants vs. Zombies Road Trip hashtag tam, nie wiem, 100 ileś. To jest przykład, no jedynkę już dajmy. I tyle. I będą hashtagi, że Road Trip i tak dalej. Po prostu to się będzie lepiej promowało. I do Road Tripu przyświęcę na pewno dużo, dużo czasu, dużo mu poświęcę. Więcej niż wszystkim moim seriom razem wziętych. Gdyż ta seria to jest wielki potencjał wyświetleń, subskrypcji, lajków, komentarzy. No i tego osiągnięcia 1000 subskrypcji. Jest to wielki potencjał, którego broń Panie Boże zmarnować. Bo ja umiem marnować potencjał. Już to się zdarzyło chyba kiedyś. Przy Zielonej Przygodzie.
No ale nie utrzymała się, więc nie chciałam już jej kontynuować. Zresztą to była męcząca seria, obciążająca strasznie mnie. Przede wszystkim. To chyba będzie na tyle w tym vlogu. Znacie sytuację, wiecie mniej więcej, co się dzieje z PVZ Przygodą aktualnie. Oczywiście jakieś koncepty czy jakieś newsy, że na przykład, nie wiem, tak jak ostatnio na Discordzie wrzuciłam, że nowy zombiak, zombie pirat dołącza do akcji, wkracza do akcji. I tak samo będzie z każdym zombiakiem, żebyście wiedzieli po prostu, co się dzieje. Chcę was informować. Więc zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Ja powoli się zbieram do domu, bo pada coraz mocniej. Więc trzymajcie się, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, like, komentarz dla zasięgu. I obowiązkowy jest Discord. Przykro mi bardzo. Takie są wymagania teraz. Trzymajcie się. Bye!